Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piąty dzień wielkopostnej próby ogniowej dla małżonków. Najpierw fragment z Pisma Świętego, dokładnie z Księgi Koheleta. Słowa ust mędrca są przyjemnością. Bazując na tym fragmencie z Pisma Świętego, ale przede wszystkim na książce Miej odwagę kochać Alexa i Stevena Kendricków, czytamy dzisiejsze zadanie. Poproś współmałżonka, by powiedział ci o trzech rzeczach, które robisz, a które wywołują w nim uczucie dyskomfortu lub rozdrażnienia. Uczyń to, nie atakując współmałżonka, ani nie próbując usprawiedliwić swojego zachowania. To jest tylko jego punkt widzenia. Dzisiejsze zadanie już jest troszeczkę trudniejsze, bo czasami, kiedy ktoś nam mówi o naszych negatywnych cechach, a które wszyscy i tak mamy, denerwujemy się. Dzisiejsze zadanie wymaga od nas na pewno dużo cierpliwości, dużo uczenia się, pokory, również względem swojego współmałżonka, względem tego, kto jest nam najbliższy. Święta Rodzino, módl się za nami. Szczęść Boże!